Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Moim gościem dzisiaj jest Karol Stróż. Cześć Paweł. Nie Aniu Stróż, Karol. Tak, tym razem Karol, cześć Paweł, dzięki za zaproszenie. To jest anegdotka, ale to sobie później, kilka rzeczy wymyśliłem. Karol reprezentuje firmę Sherby, COO Sherby. Tak, odpowiadam za operacje i produkt, tak. Dobra. Sherby, making social selling simple, tak? Tak mówicie po polsku. Tak mówimy po staropolsku. Faktycznie uważamy, że social selling powinien być dodatkiem i ułatwiać pracę handlowcom, a nie być dla nich kolejnym wyzwaniem i, jak to niektórzy potrafią powiedzieć, stratą czasu czy wysiłkiem, tylko powinien być kolejnym kanałem, który wykorzystują w swojej codziennej pracy. No, żeby to się zadziało, to musi to być proste. Dobra, to zakotwiczmy, czyli pogadamy o social sellingu, ale również porozmawiamy o sprzedaży w LinkedIn, nie? Bo wiem, że LinkedIn jest Waszą ulubioną platformą, zresztą moją też, więc mamy tutaj wiele wspólnych tematów do dyskusji. No, my głównie współpracujemy z klientami B2B, gdzie LinkedIn wydaje się być naturalnym polem do sprzedaży. Mamy klientów, którzy publikują też i są regularnie aktywni na Facebooku. To są raczej specyficzne branże, bardzo konkretne. Zdecydowanie takim miejscem dla całego B2B jest dzisiaj LinkedIn. Tak? Dobra, Karol, to zacznijmy od pierwszego pytania. Czy social selling jest dla dużych graczy, korporacji, czy dla małych, czy może dla wszystkich? A później zadam Ci pytanie, komu jest prościej wdrożyć tego typu program? No Paweł, początek Twojego pytania, no, dla kogo jest social selling? Dla kogo jest social selling? Czy dla dużych, czy dla małych? No, znowu moje ulubione powiedzenie, kawa nie wyklucza herbaty. Social selling jest dla wszystkich, bo na koniec dnia mamy tam być człowiekiem i w każdej firmie mamy ludzi i to na nich w sumie stawiamy. Więc jest zarówno dla małych, i to takich małych, malutkich firm jednoosobowych wręcz, aż po duże organizacje. A często wiesz, jak rozmawiam czy ze swoimi klientami, czy z otoczeniem sprzedażowo-marketingowym, często mówi się, że łatwiej jest zaadoptować social selling w małej firmie, ponieważ wiesz, większa zwinność, szybszy proces decyzyjny, prostszy dostęp do właścicieli, czyli do funduszy de facto całości programu. Ja myślę, że o małych firmach, o wielu rzeczach mówi się, że w małych firmach można zaimplementować je łatwiej. Chociażby CRM zaimplementujesz w małej firmie pewnie w miesiąc, a w wielu firmach może to trwać latami. Więc ogólnie małe firmy, tak jak mówisz, są zwinniejsze, szybciej się adaptują i powinno być łatwiej. Szczególnie te młode firmy, małe, młode firmy, które są digital native, szybko wchodzą w media społecznościowe i tam nie ma z tym problemu. No paradoksalnie może być tak, że kiedy jesteśmy małą firmą, to wszelkie strategie uznajemy za biurokratyzm, formalizm i raczej tego nie robimy. I to może być kula u nogi. Mianowicie w małych firmach możemy mieć poczucie, że każdy wie, czym jest zaangażowanie na LinkedIn, czym jest ta obecność, przez co nie tworzymy tych strategii, przez co efektem jest działanie ad hocowe. Jesteśmy na konferencji, robimy sobie zdjęcie, nie ma tutaj spójności między pracownikami, czy nie osiągamy swoich wyników, bo nie określiliśmy sobie celi. Czyli każdy sobie rzepkę skrobie w większości sytuacji. W małych firmach do tego się to często sprowadza. Oczywiście da się to rozwiązać dobrze, tłumacząc cele i oczekiwania na samym początku, kiedy robimy taki quasi program i wtedy faktycznie możemy to tym zarządzić. W dużych firmach bez programu, bez strategii, bez ułożenia tego w cały plan, no ani rusz. Więc to paradoksalnie może być ułatwienie, jeżeli sobie zaplanujemy, wyznaczymy sobie konkretne cele, wybierzemy sobie grupy, które chcemy zaangażować, dostarczymy im narzędzia. Narzędzia w rozumieniu warsztaty, treści, czy narzędzia, platformy, którymi to można zarządzić, to może ułatwić. Oczywiście skala jest tutaj wyzwaniem, to znaczy w małej firmie wychodzisz na środek pokoju i mówisz, hej, dzisiaj publikujemy to. W dużej wychodzisz na środek pokoju i nikogo nie ma, wiem. W dużej wychodzisz na open space i faktycznie jest sam space, więc faktycznie Dobra, ale musisz mi podać konkret. Nie wiem, masz narzędzie Sherby, no przecież sam promujesz, żyjecie tym narzędziem. Do kogo dostarczysz, do dużego czy do małego dzisiaj? Kto jest, gdzie ty wierzysz, że będzie łatwiej w social sellingu? Od średniego w górę. Od to średniego znaczy, w górę, dobra. Faktycznie w małej firmie. Zdefiniuj średni. 50 osób, 100 osób. Ja myślę, że kiedy już jest od 20 osób, które mają być Twoimi ambasadorami,
to już jest warto wyposażyć się w narzędzie, którym tym zarządzisz, no ponieważ po pierwsze chcesz dostarczyć im ten content, my to nazywamy contentem ready to share, że nie boisz się w ogóle, że go publikujesz, potem musisz tym zarządzić, wiedzieć, co się z nim zadziało, czy został opublikowany, jakie osiągnął wyniki, kto performuje najlepiej, komu trochę trzeba pomóc. I twierdzisz, że w 20 osób plus takie działania procesowe będą po prostu lepiej działały. Będą tak z waszego doświadczenia. W małej firmie zrobisz to ręcznie, wyślesz mailem, a potem wszyscy wyślą ci swoje wyniki i będziesz zadowolony. W dużej firmie, jak dostałbyś 400 maili, zapomnij, nie zarządzisz tym programem. Więc faktycznie procesy są dobre dla wszystkich, jakiejś odpowiedniej skali oczywiście, tak? W małej firmie wystarczy powiedzieć, jakie są cele, jakie są oczekiwania, co publikujemy, czego nie. Tworzymy coś na kształt social media policy. Oczywiście to nie jest znowu dokument 300-stronicowy schowany do szuflady, którego nikt nie czyta, tylko praktyczne, nie wiem, 8-10 punktów, które mówią, to robimy, tego nie robimy i tak dalej. I to powinien mieć każdy, od małej do dużej firmy. W dużej firmie, no jako że trochę ten nasz kontakt jest zdehumanizowany przez całą skalę, tak? No, nierealne jest i siłą rzeczy nie możesz skontaktować się z każdym z tych 400 pracowników, to zarządzenie odpowiednie komunikacją, animacją tych ludzi, no i ustawieniem oczekiwań na odpowiednim poziomie, tak żebyśmy przy wynikach, przy przeglądaniu wyników nie poczuli się rozczarowani, zarówno my, jak i ambasadorzy. Okay. Dobra. Wyzwania przy kompleksowym wdrożeniu programu social sellingowego u dużych, również przy wykorzystaniu waszego narzędzia. Co widzisz, co szybko działa, a z czym tak naprawdę spotykacie się, gdzie jest ten szklany sufit, tak? Okej, no wyzwania, obawy przede wszystkim, tak? No bo od tego zacząłeś pytanie. Obawy są przede wszystkim takie, że ludzie się nie zaangażują. Tak? I faktycznie często autorzy programów mają taką obawę, że a kto tam będzie chciał, to jest kolejny program. My już robiliśmy nie jeden program w firmie i zaangażowanie jest nikłe. No z naszego doświadczenia wynika, że w ogóle pracownicy bardzo często chcą się dzielić tym, co robią w firmie. Chcą publicznie o tym mówić. W dużych firmach... Czyli oni potrzebują pewnej stymulacji, czyli rozumiem, że narzędzie... Powiedzenia, że mogą, tak? Okay, to znaczy dobra. W dużej firmie nie wiesz, czy coś, co dostałeś w komunikacji wewnętrznej, że nie wiem, wygraliśmy przetarg, możesz opublikować na zewnątrz. Czy za chwilę dostaniesz po głowie za to, że opublikowałeś jakieś tajne informacje. Więc tutaj no, rozwiązaniem jest to, żeby dostarczyć im treści gotowe do publikowania na tacy. Mówisz im, hej, wszystko co jest w Sherby jest sprawdzone przez marketing, czy jeżeli potrzeba przez dział prawny, jeżeli to opublikujesz... Czy ja się nie przejmuję szeroko pojętym compliance'em, 600-stronicowym bookiem, który mnie zabije na koniec dnia i dostanę po pysku. Wchodzę na platformę, widzę, że mogę to publikować, wybieram co chcę, ale wiem, że to przeszło przez odpowiednie organy. Otóż dobra, to. No, efektem obaw jest to, że finalnie ludzie nie publikują, tak? Jeżeli mają podane na tacy, publikują. Druga z kolei obawa jest taka, że mogą publikować rzeczy, które nam się nie podobają, jeżeli już ich zaangażujemy. I tutaj ten brand safety jest dosyć istotny. No, znamy wszyscy case Panasonica i jak pracownik się zaangażował, nie trzeba go przytaczać. No i ten brand safety znowu rozwiązujemy tym samym, to znaczy mówimy, nie bierz treści z całego internetu, nie bierz treści z komunikacji mailowej wewnątrz firmy, weź wszystko to, co jest w platformie, jest sprawdzone, dobrane do twojej grupy docelowej, dobrane do twojej branży, do której sprzedajesz, czy się komunikujesz, czy dobrane treści są do tego, jaki masz cel w tym programie. Czyli dwa błędy, dwie obawy rozwiązujemy tym samym. Dobra. Czyli brak zaangażowania i brand safety rozwiązujemy tym, że podajemy content ready to share na tacy. Dobra, a jak utrzymujesz zaangażowanie w efekcie skali właśnie osób, które powinny reprezentować spółkę? No i to jest kolejna obawa w ogóle, jak to zrobić, żeby to zaangażowanie było przynajmniej na odpowiednim poziomie w długim czasie. Czy marchewka, to jest pytanie, no. No i to zależy od kultury organizacji, to zależy, to znaczy oczywiście są firmy, które preferują marchewkę, ale są takie, które wolą no kij i kiedy się rozliczają z różnych wyników, chcą powiedzieć ok, ale miałeś publikować, a nie publikujesz. No a podzieli się, jak to w waszych wdrożeniach wygląda? Co częściej jest stosowane? Częściej jest to zdecydowanie marchewka, to znaczy my wręcz do tego zachęcamy. Jakiś tam kijeczek musi być, ale faktycznie zachęcamy do tego, żeby to nie byli ochotnicy na siłę, tylko żeby ludzie faktycznie chcieli się zaangażować. Z naszego doświadczenia wynika, że kiedy wdrażamy programy social selling, i przychodzimy do klienta i powiedzmy, mamy 100 miejsc w platformie,
bo tak sobie założyliśmy z klientem, to jeszcze nie zdarzyło się nam tak, że tych osób jest mniej. Zazwyczaj jest w ogóle tak, że ktoś przychodzi i mówi, ja też poproszę. Ja też zobaczyłem, że moi koledzy coś osiągają, jakieś efekty, też chcę podbudować swoje ego, chcę budować swoją markę osobistą, mam albo swoje prywatne cele, albo firmowe, do tego, żeby być na tym LinkedIn obecnym i chcę mieć to publikować, bo robicie fajną robotę, robicie to za mnie, dajecie mi to na tacy, ja też chcę tam być. Więc faktycznie zainteresowanie zazwyczaj jest większe, to po pierwsze. Po drugie, no, samo narzędzie ma dwa systemy. Jeden grywalizacyjny, który nagradza pracowników za to, co robią, za to, że są aktywni oraz jakie efekty osiągają. A dwa, jest też system animacji, który mówi, każdym razem, jak coś opublikowałeś, to ci wysyła maila ze statystykami, a teraz opublikuj jeszcze to, a teraz opublikuj to. Kiedy się nie logujesz z kolei, to ci przypomina, że hej, Paweł, twoi koledzy odnoszą sukcesy, może ty też chciałbyś... Cały czas to widzę w sieci, wiesz, to jest tak totalnie demotywujące, nie? Ktoś sobie lepiej radzi od ciebie, zobacz, tamta agencja daje radę, tam ci sprzedali. Wiesz, można normalnie dostać depresji, nie korzystam z tego softu. Faktycznie może to być demotywujące, kiedy źle dobierzesz język i te treści będą nieodpowiednie do twoich pracowników. Czyli dobrze mieć, oczywiście żartowałem, dobrze mieć odniesienie względem, to są elementy grywalizacji, tak? No moim zdaniem to jest kluczowe, to jest to, żebyś porozmawiał z pracownikami, czego chcą, czego oczekują, bo czasami twoje cele firmowe mogą być rozbieżne z ich prywatnymi. I nawet jeżeli są, to dobrze to po prostu wiedzieć. I wiedzieć, co dobierać, żeby oni byli... Karol, ostatnie bardzo ważne pytanie. O co chodzi z tym miodem? Miód. My miodem nazywamy wartość, którą dostarcza twój pracownik. Okej. A miód... Czy to jest tak zdrowe na dłuższą metę? Sam cukier, no. Ale zdrowy cukier. Ale zdrowy cukier. Zdrowy cukier. To cię. My akurat, dobrze, wyszedł. My akurat dostarczamy tylko miód nawłociowy, jeden z najzdrowszych dostępnych miodów. Polecam. Ale słyszałem tam, spotkam się z Karolem, bo on mi da miód. O co chodzi? Wytłumacz naszym widzom. To jest taka zasada drug dealer. Pierwszy miód za darmo, potem... Dobra, to potem... teraz trudniejsze pytanie. Dajmy jakiś, zróbmy jakiś konkurs dla słuchających, oglądających nas. Daj jakieś pytanie, niech skomentują, wymyślmy coś, żeby mogli otrzymać ten miód. No, jak... to jest... osłodźmy im ten odcinek. To zadanie z pytaniem jest nomen omen trudnym pytaniem. No oczywiście, no nie ma łatwych. Nie ma łatwych, ale myślę, że moglibyśmy poszukać analogii między miodem a contentem, po pierwsze. No dobra, jak... to tam patrz się do naszych widzów i sprecyzuj ten mały challenge. Muszą skomentować, tylko pytanie co? Jak, niech zdefiniują właśnie, to może porównanie, co? Kto najlepiej zdefiniuje? Jeżeli przyjmiemy, że miód to jest wartościowy content, a pracownicy to pszczółki, pracowite pszczółki, to zastanówmy się, skąd brać ten nektar i żeby nim się dzielić, żeby powstał ten miodek. I najlepsza odpowiedź, do najlepszej odpowiedzi zrobimy dwie rzeczy. Taki bonus, super. Spotkamy się z tą osobą na kawie. Z miodem. Z miodem i ty mu wręczysz miód. Wręczę. A ja kawę. Zapraszam. Moim gościem był Karol Stróż. Karol, co tam jeszcze więcej o tobie mogę powiedzieć? Wystarczy. Dziękuję ci, Paweł, za zaproszenie. Tak. Ostatnia rzecz, musimy powiedzieć, no współpracujemy oficjalnie, więc co tu gadać, no niech wszyscy o tym wiedzą. Ja bardzo się cieszę na współpracę z Social Cube'em, ponieważ no, nasze oferty się uzupełniają, jesteśmy komplementarni i faktycznie to, co wy dostarczacie i współpracujecie z klientami wraz z naszym narzędziem, no daje jakieś zaangażowanie. I to jest miód. Dla mnie w postaci werbalnej, nie w postaci wiedzy, również czekam na swój słoik. Miód. Ale to może w kolejnym odcinku. Miód na moje uszy. Miód na moje uszy. Dziękujemy serdecznie, dziękuję. Pozdrawiamy i czekamy na komentarze. Cześć.